To bardzo ważne 3 punkty. Drużyną, która przed naszym meczem w 2 spotkaniach zdobyła 9 bramek, wygrała 2 spotkania, 6 punktów, tak więc to robiło wrażenie, ale wracamy z 3 punktami bez straty bramki, tak więc to jest dla nas najważniejsza. Wiadomość, pierwsza połowa bardzo dobra, gdy kontrolowaliśmy grę, w drugiej połówce straciliśmy tą kontrolę, to również było spowodowane tym, że mieliśmy takie wymuszone zmiany kontuzjami i straciliśmy ten rytm naszej gry. Kostwica może nie miała takich 100% sytuacji rozegrania akcji, bardziej były to bardziej jakieś długie podania czy rzuty z autu i wtedy było dosyć dużo zamieszania w naszym polu karnym, ale na szczęście stanęliśmy na wysokości zadania i nie straciliśmy bramki. My z kolei w tej drugiej połówce w szczególności wjeżdżaliśmy parę razy z kontratakami, brakowało tego ostatniego dokładnego podania, żeby stworzyć sytuację praktycznie sam na sam dla partnera i to był taki jak gdyby nasz minus, jeżeli chodzi o tą drugą połówkę, bo gdybyśmy zdobyli bramkę na 2-0, na pewno ten mecz byłby spokojniejszy, ale wracamy z 3 punktami, patrząc na sytuację w tabeli, to pokazuje, że jedno zwycięstwo gdzieś tam się ustawia do góry, jedna porażka, praktycznie jest to spadek o kilka miejsc na pozycję 9-10, to świadczy o bardzo wyrównanej. Na pewno w pierwszej połowie byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną. Prowadziliśmy grę, strzeliliśmy bramkę. W drugiej połowie Kotwica nie miała nic do stracenia, rzucili się do ataku, postawili wszystko na jedną kartę. No i na pewno mieli trochę więcej tych sytuacji niż my, ale po raz kolejny zagraliśmy na 0 z tyłu, wygraliśmy mecz, więc trzeba się tylko cieszyć. No stroje jak zawsze są dobre, bojowe. Mamy nadzieję, że po raz kolejny zdobędziemy 3 punkty. Gramy mecz z Kotwicą Kłobrzyk, która, jak wcześniej powiedziałem, zdobyła wcześniej 6 punktów i 9 bramek. Tak więc przegrywając na własnym stadionie, było jasne, że w drugiej połowie będą grać bardziej odważnie i długimi piłkami, na co my w jednej strony byliśmy przygotowani, ale z drugiej strony jak gdyby nie potrafiliśmy utrzymać i zachować spokoju. Jeżeli chodzi o natomiast o Puszę, no to jest drużyna, na którą trzeba zwrócić uwagę. Przede wszystkim na jedno, że na dzień dzisiejszy rozgrywa wszystkie spotkania na boiskach przeciwnika. Jest to drużyna, która ma w swoich szeregach kilku doświadczonych zawodników i te transfery, które zostały przeprowadzone przed tą rundą jesienną, świadczą o tym, że ten klub dużo inwestuje i zawsze końcu chce awansować powrotem do pierwszej ligi. Jest to drużyna, która z jednej strony w końcówkach meczu zdobywała bramkę, a później straciła, tak więc każde inne spotkanie to będzie dla nas bardzo trudny przeciwnik i dyspozycja dnia, pełne zaangażowanie, determinacja. Na pewno są te podstawowe cechy, bez których nie można w tej lidze zdobywać punktów, ale mam nadzieję, że również będziemy w stanie sprzedać nasze umiejętności i pokazać dobrą grę. Na dzień dzisiejszy na pewno po tym ostatnim meczu przybyło nam zawodników, którzy mają problemy zdrowotne. Jeżeli chodzi o Łukasza Buszkowskiego, na pewno ta kontuzja jeszcze mu doskwiera i nie będzie do dyspozycji, jeżeli chodzi o sobotnie spotkanie. Jeżeli chodzi o Diana Kurała, taka sama sytuacja. Ten staw skokowy cały czas jest to miejsce, które ciągle a Diana przy bieganiu, przy truchcie boli, tak więc na pewno nie są do dyspozycji Daniel Zasliwa. Jesteśmy w układaniach, tak więc na pewno jego gra również jest raczej wykluczona w sobotnim spotkaniu. Również Mariusz Olik ma problemy, tak więc na dzień dzisiejszy też dużo wskazuje na to, że nie będzie mógł wystąpić w tym spotkaniu. Tak więc ta liczba takich urazów, jakichś mniejszych, większych na dzień dzisiejszy, w szczególności po tym meczu w Kołobrzegu jest dosyć śliczna, ale z drugiej strony to jest szansa dla tych zawodników, którzy czekają na to, żeby tą szansę otrzymać. Jestem przekonany, że jeżeli dostaną ją, to ją wykorzystają. Na pewno początek nie był zbyt szczęśliwy, przytrafiła mi się kontuzja, prawie całą tamtą rundę nie mogłem grać. Teraz zacząłem już w pełni do się doszedłem, no i na pewno jestem zadowolony z tego, że trafiłem do Rakowa. Mam nadzieję, że będę się tu coraz lepiej rozwijał.